Witam Was serdecznie, kochani. Z tej strony Marcelu. Zapraszam Was na ekskluzywny materiał związany z Rainbow Six Siege. Dzisiaj zajmiemy się operacją uzdrawianie gry, czyli odkupienie swoich win przez Ubisoft, których nazbierało się dość dużo. Ja w tym materiale przedstawię Wam moją wizję zmian, które powinny zajść w grze, aby ona była grywalna, była przyjemna i uczciwa. Oczywiście w komentarzach prosiłbym Was o Wasze propozycje zmian, które powinny zajść w grze, bo pewnie nie poruszę wszystkich, natomiast postaram się przedstawić Wam moją wizję na te zmiany. Te wszystkie elementy, o których będę mówił, są związane tylko i wyłącznie z moim doświadczeniem, czyli to, co mnie w grze zaskoczyło, czego doświadczyłem, to są te właśnie elementy, których życzyłbym sobie, aby zostały zmienione. Dzisiaj, 24 maja, również wchodzi pierwszy krok, zostaje zastosowany przez Ubisoft, jeżeli chodzi o operację uzdrowienie, patch, kasowanie rank i będziemy mogli już cieszyć się nowymi rangami, jeżeli sobie je wbijemy po 10 meczach. Co zostaje wprowadzone kluczowego w tym dniu? Wszystkie informacje związane z rozgrywką zostają po stronie serwera, a nie klienta. Zmienia to bardzo, bardzo dużo i to jest naprawdę świetna zmiana i mam nadzieję, że serwery Ubisoftu wytrzymają. Co ta zmiana powoduje? Podam Wam dwa przykłady. Po pierwsze, ściany, które czasami były widoczne, że są niezaforsowane, a były zaforsowane i odwrotnie, będą po prostu wyglądać tak, jak rzeczywiście wyglądają. Smoki, które zostały rzucone, będą widoczne w tych samych miejscach przez obie strony, a nie tak jak dawniej. Czasami były niewidoczne, czasami były widoczne z innej strony. Tak więc to są takie elementy, które są ważne dla rozgrywki. Mam nadzieję, że również to, że elementy powstaną po stronie serwera, spowoduje, że ten ping się obniży. Natomiast obawiam się tylko i wyłącznie jednej rzeczy. Czy serwery Ubisoftu wytrzymają? Ale o tym przekonamy się już grając po dzisiejszym dniu, wbijając rangi i po jakimś czasie również zrobię materiał na temat tego pierwszego kroku, który wykonał Ubisoft w stosunku do graczy, aby tą grę poprawić. Dzisiaj zajmujemy się tylko i wyłącznie zmianami, które chciałbym, aby zostały wprowadzone i aby nam dobrze służyła gra w przyszłości. Tak więc zapraszam Was na ten materiał. Jeżeli chodzi o operację uzdrawiania gry, czyli odkupienia win Ubisoftu, zaczniemy od jednego z ważnych elementów, myślę, dla nas wszystkich, bo kupujemy gry multiplayer po to, żeby grać ze znajomymi. Ubisoft nam to zdecydowanie ograniczył. Do dnia dzisiejszego błąd połączenia ze znajomym istnieje. I Ubisoft tłumaczy to dostawcami internetu. Ja tutaj się nie zgadzam, bo jeżeli byłoby tak, że zależność jest od tego, czy grasz z kimś, czy nie, od dostawcy internetu, to byśmy tak samo mieli problemy z innymi grami, jak Battlefield, jak Call of Duty. Tam tych problemów nie ma, więc tutaj zwalanie winy na dostawców jest, uważam, kłamliwe i przesuwanie winy w inną stronę. Ubisoft powinien to zmienić, bo powinniśmy grać z każdym znajomym, którego mamy na Uplayu, a nie tak jak teraz, że musimy szukać trzeciej osoby, która założy poczekalnię i połączy tych dwóch graczy. Akrobacja, akrobacja, jeszcze raz akrobacja i dobrze wiem, że również Wy tego doświadczacie, a tego nie powinno być. To powinno być już dawno poprawione. Ten problem istnieje od początku praktycznie gry. Kolejny element. Wysokość tick rate'u, czy wielkość tick rate'u. W początkowej fazie gry ten tick rate był dobry, bo wynosił 60. Z czasem ten tick rate po prostu obniżano. 40, 50, obecnie wynosi 30. Dobrze wiecie, że im większy tick rate, tym gra jest lepsza. Więc tu uważam, że ten ticket powinien zostać podniesiony do 60, serwery co najmniej 60 Hz i to będzie wtedy bardzo fajne, bo ja sobie nie wyobrażam, aby w dzisiejszych czasach te serwery były nadal 30. I dobrze wiecie, że ta zmiana będzie naprawdę, jeżeli chodzi o jakość rozgrywki, bardzo, bardzo dużą i właściwą zmianą. Tym bardziej, że ten tick rate 60 już w grze działał i nie było z tym problemów. Także powrót do tick rate'u wysokiego jak najbardziej wskazany podczas tej operacji. Następny element. Wyrzucanie z gry podczas meczu. Jeżeli chodzi o casual, nic się nie dzieje, ale jeżeli chodzi o mecze rankingowe, kiedy mamy wynik 3-3,
czy tam 3-2, czy mamy dogrywkę. Dzieje się tak często, że po prostu pada serwer, zostaje on skraszowany i pada i wszystkich wyrzuca. Co się dzieje dalej? Albo dołącza nas do tego samego meczu, do tej samej mapy z tymi samymi przeciwnikami, albo dołącza nas do innej mapy z tymi samymi przeciwnikami, albo rozbija całkowicie nam rozgrywkę. I w tym momencie jest to nieuczciwe, bo możemy wygrywać mecz i po prostu nam ten mecz kasuje, bo kaszuje serwer. To jest związane z tą stabilnością serwerów Ubisoftu, tak? To powinni usunąć ten błąd, to nie powinno się pojawiać, bo grając w Counter-Strike'a bardzo rzadko doświadczałem takich crashy. Tutaj doświadczam ich bardzo często, pomimo do Counter-Strike'a, ale takie rzeczy się zdarzają i wpływa to dość destruktywnie na graczy i podejście do gry, bo my się staramy, gramy, chcemy wygrywać te rankedy i nagle nam crashuje serwer, co jest bardzo, bardzo złym wydarzeniem, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Tak więc to jest pierwsza rzecz z tym związana, crashowanie serwerów podczas rozgrywki rankingowej. Drugim elementem jest dołączanie do rozgrywki już istniejącej. Jeżeli chodzi o casual, no problemo. Jeżeli chodzi o rankedy, dobrze wiemy, że dobija nas przeważnie do drużyn, które przegrywają, bo z tamtych drużyn wychodzą gracze. I tutaj ja kiedyś promowałem taki element, jeżeli ktoś wychodzi z własnej winy lub z winy internetu, połączenia i innych rzeczy, to powinno być tak, że jeżeli do tej czwartej rundy jest tych graczy trzech, dwóch, to powinno być skasowanie meczu, losowanie od nowa, tak? Teraz tego nie ma. Albo gość wraca, albo gość nie wraca, albo wraca ktoś inny, który gdzieś tam czeka w kolejce. A powinno być to uczciwie rozwiązane. Jeżeli drużyna ma przewagę 5-2, 5-3 do czwartej rundy, nikt nie dobił, kasujemy mecz, gramy od nowa 5-5. To jest uczciwe. Natomiast tutaj tego nie ma. I bardzo często było tak, że grając sobie mecze sam, dołączało mnie do meczy, które już trwały i mecze przegrywałem. W momencie, kiedy wbijasz rangę, jest to dość wkurwiające. Więc taki element nie powinien być tutaj w ogóle... Nie powinien w ogóle istnieć, tak? Jeżeli nikt nie wraca, to albo gramy do końca mecz, jak jest teraz, albo jest ta zmiana, która powoduje nowe losowanie. Natomiast teraz jest różnie i chciałbym, żeby to było unormowane, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy dalej dobijali do gier, które już trwają, do drużyn, które przegrywają. Oczywiście zdarza się, że dołączamy do drużyny, która wygrywa, ale jest to bardzo rzadko. Kolejny element, blokowanie poczekalni. Jest czasami tak się zdarzy, że nie możemy uruchomić meczu rankingowego, bo któryś z teammateów gra w już meczu. Dobrze wiemy, że nikt z naszych teammateów nie gra, bo wszyscy są w tej samej poczekalni, ale i mamy taką informację, że gra. Oczywiście jedna to trik, że wchodzimy do gry swobodnej, odpalamy ją, wychodzimy i gramy sobie mecz rankingowy. Ale czasami jest też tak, że się tego nie da zrobić, mimo tego, że resetujemy playa, resetujemy grę, wszystko resetujemy, dalej nas dołącza do meczu, który się zbugował i nie możemy uruchomić poczekalni od nowa. Takie rzeczy się zdarzają dość nagminnie, więc powinny być zlikwidowane. Ale to wszystko jest związane właśnie z serwerami i z ich wytrzymałością, jeżeli chodzi o Ubisoft. Tak więc to są rzeczy związane z połączeniem. Jeżeli chodzi o ping, ja tutaj się nie będę powtarzał. Uważam, że powinna być blokada na ping 150. Nie interesują mnie żadne wymówki. Naprawdę to jest śmieszne, jeżeli wy będziecie się wymawiać tym, że gracie na radiówce, że coś tam, masz ping 150. Możesz grać, jeżeli masz wyższy, dostajesz kick i dziękuję bardzo. Jeżeli uważacie, że to jest nieuczciwe, kick for ping, to zobaczcie sobie ten film, który tutaj teraz wam puszczę. To jest właśnie różnica między pingiem dużym a pingiem małym. Jaką ma przewagę i co widzi. I teraz wszyscy, którzy krytykują te moje uwagi, zobaczcie sobie, jakie to jest uczciwe i czy uważacie, że tak powinno być. Ale uczciwie sobie odpowiedzcie. Nie hejtujcie mnie, nie krytykujcie za to, co mówię, tylko popatrzcie sobie na ten film. Jak to wygląda z punktu widzenia gracza, który ma mały ping i wysoki ping? Jaka jest przewaga? Tak więc ping uważam, że powinien być oczywiście mniejszy w grze. Mam nadzieję, że te serwery prowadzone to wprowadzą i powinna być blokada na ping. Jeżeli nie chcą wprowadzić blokady na ping, to niech wprowadzą blokadę regionów. I to też rozwiąże sprawę. Kolejny element związany już z rozgrywką to jest wykrywanie graczy, którzy pikują. To jest ważne. Robiłem już taki film w tym temacie, dobrze wiecie, jakie mam zdanie. Ten handicap 2 sekund powinien być usunięty. Gracz, który pikuje, sam podejmuje ryzyko tego, czy da drużynie przewagę, czy ją osłabi. Natychmiastowe wykrycie jest uczciwym rozwiązaniem, bo daje również szansę
a graczom atakującym obrony. Tego obecnie nie ma, bo 2 sekundy to jest bardzo dużo czasu, jeżeli jak masz jeszcze większy czy mniejszy ping, to różnie to trwa. I uważam, że ta zmiana powinna być zastosowana, będzie to uczciwa rozgrywka, wtedy będziemy mieli tą świadomość tego, że każdy nasz ping może spowodować stratę dla drużyny, bo zostaniemy natychmiast wykryci. Z drugiej strony da to uczciwą rozgrywkę dla drużyny atakującej. Kolejny element to właściwa rejestracja obrażeń. Obecnie jest to dość duży wachlarz nieścisłości. Tak? To się dużo waha od tego, jak powinno być. Czasami te obrażenia są właściwie rejestrowane, czasami nie. Mimo tego, że widzimy krew, przeciwnik nie otrzymuje obrażeń, mimo tego, że strzelamy mu w głowę, również nie ginie. Oczywiście jest to związane z serwerami, z pingiem, z tick rate'em, z połączeniem. To wszystko jest związane z tymi elementami, ale to powinno zostać po prostu poprawione. Ten system obrażeń powinien być taki, jaki jest. Jeżeli poprawimy te wszystkie pierwsze elementy, o których ja wspomniałem, to ten system obrażeń też automatycznie się poprawi. Tak więc to są naprawdę kluczowe rzeczy, które wpływają na tą rozgrywkę, na uczciwość i na nasze podejście do gry. Kolejny element to kamera gracza umieszczona nie na szyi, o czym już Wam raz mówiłem, tylko po prostu na wysokości oczu. Da nam to inną perspektywę, uczciwszą i po prostu lepszą. Taka, jaka powinna być w grach FPS. Kamera na wysokości oczu da nam lepszą perspektywę i uczyni tą grę po prostu dokładniejszą. To jest też fajny element, który należałoby poprawić. Przenikanie przez tekstury. Oczywiście gdzieś tam w jakimś patchu miało być poprawione, ale teraz dobrze wiecie, że zdarzają się sytuacje, gdzie możemy tego przeciwnika zobaczyć za żelaznego stołu, czy za żelazne ściany, za ściany, za nieprzebijalne ściany, jakiegokolwiek elementu związanego z teksturami w grze. Możemy przeciwnika dojrzeć. I to należy również poprawić, żeby takiej przewagi nikt nie zyskiwał, bo tutaj niezależnie od tego, czy jest to obrońca, czy atakujący, zbliżając się do tekstury, do ściany, mamy takie ryzyko, że ktoś nas może zobaczyć po drugiej stronie i wykorzystać to na swoją korzyść. Tak więc te zmiany powinny być tutaj wprowadzone. Nie powinno być to takiego czegoś jak przenikanie przez tekstury. Z przenikaniem przez tekstury wiąże się również element taki jak profile postaci. One powinny być napisane od nowa, ale nikt tego nie zrobi, dobrze o tym wiemy, bo te profile postaci są dość niestabilne, dość dziwne, bo taki przykład Wam podam, ostatnio miałem również, gość wyskakuje z okna, ja go widzę, jest do mnie ustawiony bokiem. Zabija mnie, ja mam wizję, że jest ustawiony do mnie bokiem. Killcam pokazuje, że wychodził wcelowany i to jest ten czas, który ja straciłem na to, bo myślałem, że po prostu stoi do mnie bokiem i zapomniałem o tym, że przecież tutaj jest ta postać po prostu tak zbudowana, że to jest po prostu zjebane i powinien oddać od razu strzały, a nie czekać i mierzyć. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te postacie. One powinny być inaczej napisane, inaczej wyprofilowane, bo obecnie gość wyskakuje z okna i stoi do ciebie bokiem lub tyłem, a mimo to cię zabija, więc wiecie, to powinno być zmienione. To nie jest duża zmiana, aczkolwiek nie wiem, czy łatwa, jeżeli chodzi o Ubisoft. Kolejny element to dźwięki. Powiem Wam tak, na serwerach testowych te dźwięki naprawdę słychać lepiej. Są lepiej umiejscowione, są lepsze, jeżeli chodzi o jakość. I takie dźwięki powinny być zastosowane w grze finalnie. To ten element powinni jak najszybciej wprowadzić, bo to jest ważny element. Rainbow Six Siege gra polega na słuchu. Jeżeli mamy dobre słuchawki, jeżeli dźwięki są dobrze ulokowane, właściwie to super. Natomiast nawet jeżeli mamy dobre słuchawki, a dźwięki nie są dobrze ulokowane, czyli coś słyszymy z tyłu, a coś się dzieje z przodu lub z góry lub na dole, to dobrze wiemy, że będzie nam trudniej i po prostu to jest zła informacja, gdzie idą przeciwnicy. W tym momencie takich złych informacji jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o konkretne rozgrywki. Tak więc ten dźwięk powinien zostać doprecyzowany, powinien być lepszy, powinien być taki jak na serwerach testowych. Jeżeli chodzi o sprawę oświetlenia, to są dwie kwestie. Pierwsze, oświetlenie, różnica z zewnątrz, wewnątrz. Podobno to było zmienione, ale jak sobie wejdziecie na jacht, to jednak widać, że to nie zostało zmienione. Jest zbyt duża jasność na zewnątrz w stosunku do wewnątrz. Także trudno nam kogoś zobaczyć na zewnątrz, jak również jesteśmy łatwo dostrzegalni z wewnątrz,
będąc na zewnątrz. I ja wiem, że ktoś mi powie, że to można wyrównać wprowadzając, zmieniając sobie ustawienia w karcie graficznej czy tam w jakimś programie, ale to nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby ta różnica między tym oświetleniem nie była aż tak duża. Ja nie mówię, żeby jej nie było. Bo oczywiście rozumiem, że jak jest światło dzienne, to po prostu jest jasno. Ale żeby nie było aż tak dużej różnicy w tym wszystkim. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na to, jak to zniwelować, jeżeli chodzi o ustawienie karty graficznej, to bardzo proszę podać mi w opisie, w komentarzu, to jak wy to robicie. Ja uważam, że to powinno być zmienione przez Ubisoft. I z oświetleniem związane są jeszcze jedna sprawa, to znaczy podświetlenie dziwne graczy, jeżeli chodzi o mapki nocne. Dlatego ja wolę grać mapki nocne, bo więcej w nich widzę niż na mapkach dziennych, co jest dziwne, a powinno być chyba odwrotnie. Tak więc to jest element, który powinien również zostać usunięty, to podświetlenie graczy atakujących na mapkach nocnych. Jest nocna mapka, więc powinno być ich trudniej widać niż na mapce dziennej. Tu jest odwrotnie. Na nocnej mapce lepiej widać niż na mapce dziennej. Tak więc to powinno, jeżeli chodzi o oświetlenie, być zmienione. Tak więc to są praktycznie główne elementy, o które mi chodzi, jeżeli chodzi o rozgrywkę, o system połączeń, o serwery. To są te elementy, które ja uważam, że powinny zostać tutaj zmienione. Na koniec zajmę się operatorami. Tutaj nie będę zbyt wiele się rozpisywał, bo tak naprawdę spotkałem się z trzema praktycznie elementami, które zostały, powinny być poprawione. Bug z Hibaną, to już o tym mówiłem. To zostanie poprawione w ciągu tego sezonu, kiedy? Nie wiadomo. Mam nadzieję, że podczas tego 3-miesięcznego programu uzdrawiania. Kolejny jest bug z pułapką Frostki. Mimo tego, że skakujemy przez okno, mimo tego, że niszczymy pułapkę, wpadamy w nią, otrzymujemy punkty za zniszczenie pułapki, a dodatkowo w nią wpadamy. Tak samo jak wpadamy w pułapkę, która przenika przez tekstury. Jeżeli staniemy sobie koło jakiejś tekstury, pułapka jest z drugiej strony, po prostu w nią wpadamy. To jest niedopuszczalne, to powinno zostać zmienione. Wiem też również, że montaż nie wygląda tak, jak powinien, że ma tam jakieś swoje błędy i powinien zostać zmieniony. Ja w operatorów tam nie wnikam, mówię tylko o tym, co ja doświadczyłem i co dla mnie jest ważne i powinno być zmienione. Tak więc mam nadzieję, że to, co powiedziałem, zostanie zmienione w jakimkolwiek stopniu. Te najważniejsze rzeczy. Mam nadzieję, że macie podobne zdanie. Mam nadzieję, że skomentujecie odpowiednio ten film i proszę was, nie odnosić się do tego, jak ja gram, jaki mam styl, jeżeli chodzi o moją prywatną gierkę, bo moja gra nie generuje błędów w gry, tak? Więc to, że słabo grałem w Rainbow Six Siege, nie znaczy, że błędów w grze nie ma, bo jesteście w tym momencie dość tacy, powiedziałbym, niemerytoryczni, tak? Moja gra to moja gra, błędy gry to błędy gry. Czasami się przez te błędy gry po prostu przegrywa, jak na przykład się ma ping zbyt wysoki, albo ktoś ma zbyt niski i tak dalej, dobrze o tym wiemy. Tak więc to były moje propozycje, jeżeli chodzi o operację uzdrowienia Rainbow Six. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze, lajki, udostępnienia. Dziękuję wam, że tamten materiał oglądało ponad 400 osób. Jest to dla mnie naprawdę, naprawdę świetna sprawa. Zapraszam was do polskiej grupy wsparcia, gdzie mamy już prawie 500 członków. To jest naprawdę świetna sprawa i uważam, że będziemy budować dalej to community związane z polską grupą wsparcia, bo jest to grupa, w której możecie uczciwie rozmawiać o grze, której nikt was nie zbanuje za to, że jesteście czyimś kolegą, że nikt was nie zbanuje za to, że mówicie prawdę. Jeżeli się szanujemy, mówimy merytorycznie, macie w tej grupie otwarte ręce, możecie robić co chcecie, aby ona się rozwijała i mam nadzieję, że tak będzie. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia na polu cierpliwości, jakim jest Rainbow Six Siege i mam nadzieję, że Ubisoft w ciągu tych 3 miesięcy odkupi swoje winy. Trzymajcie się, hej! We've got to save them one by one. Gotta put a saturated life through.